Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was bardzo serdecznie, a przed nami dzisiaj limitowana edycja kaczki. Jest to kaczka, która zwie się The Mardi Gras, oczywiście od Dunlopa, a sygnaturowiczem tej kaczki jest niejaki Leo Nocentelli, czyli innowator w synkopowanym funku. Moi drodzy, kaczka wygląda świetnie. Jak większość kaczek Dunlopa wykonana jest wręcz niezniszczalnie. Polakierowany spód na metaliczny, oberżynowy taki kolor. Sama ta powierzchnia docisku pedału jest polakierowana w kolorze złotym metalicznym. Mamy tu naklejoną gumową podkładkę w kolorze zielonym z dużą złotą lilijką. Bardzo ładnie wygląda ten napis z tyłu, Cry Baby, również inkrustowany dookoła i pięknie błyszczący się. Świetnie to jest wszystko dobrane i spasowane. Moi drodzy, zobaczmy jak brzmi ta kaczka. Jest to proste urządzenie. Ma wejście in, wejście out i wejście na zasilacz. Co tu dużo opowiadać? Posłuchajmy jak ona gra. Jeżeli pan grał funky, to ja postaram się chociaż trochę imitować funk, żebyśmy zobaczyli jak ta kaczka gra. Ale już wiem, że bardzo poprawnie i delikatnie działa switch, a to już jest bardzo fajna sprawa. Do zobaczenia w następnych odcinkach, link do tej kaczki mamy pod spodem. Posłuchajmy jak ona brzmi, a ja się z Wami żegnam. Jeżeli szukacie pięknej kaczki, która sprawi Wam fun z Waszym stratem, to Leo Nocentelli poleca. Trzymajcie się, cześć! La 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 la